Witajcie serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszyscy tu zebrani w kaplicy, ci, którzy są na transmisji internetowej, ci, którzy później będą oglądać to kazanie, a pewnie będą oglądać, bo tytuł zachęci, bo tytuł tego dzisiejszego nauczania jest Oburzające kazanie. Taki jest tytuł dzisiejszego rozważania Bożego Słowa, bo one z całą pewnością oburzy wielu i bardzo dobrze. Słowo Boże powinno oburzać, powinno dewastować nasze pomysły na wiele rzeczy i powinno nas prowadzić ku prawdzie, a prawda Ewangelii jest dość mocno oburzająca. Nim przejdziemy do kazania, pozwolę sobie jakby na taką trochę prywatę. Miałem zaszczyt służyć w Irlandii razem z pastorem Cyrikasem i słuchajcie, no i tu z tego miejsca gorąco pozdrawiam. Miałem okazję zobaczyć służebnicę pańską. Takie słowo powinienem użyć. Służebnicę pańską o imieniu Maria, tak ma na imię nasza siostra. To jest taka bardzo doświadczona siostra. Bardzo wiele lat chodzi nie przy Panu, tylko z Panem i w Panu. Ma też taki sędziwy 18 rok urodzenia. I służebnica pańska. Taką, jaką czytam w Słowie Bożym. I kiedy lecieliśmy do Irlandii, dowiedziałem się, że ona organizuje konferencję i robiła takie rzeczy w stylu. Zadzwoniła do kogoś, ogłosiła, że będzie konferencja życia, że usłuży pastor Cyrikas, pastor Kurylas i tak dalej. No i tam się ktoś zgłosił i ona powiedziała, nie. Ty nie jesteś tu w ogóle mile widziany. Masz tu nie przyjeżdżać i nie przylatywać, bo ty jesteś plotkarz i my wszyscy chrześcijanie o tym wiemy i nie chcemy cię tutaj. Albo na przykład innemu bratu powiedziała, że ty to przyjeżdżasz po wszystkich konferencjach, teraz przyjeżdżasz, żeby sobie posłuchać Cyrikasa i Kurylasa, więc szkoda dla ciebie krzesełka. Takie numery. I ja się o tym dowiedziałem, mówię, Andrzej, przecież tam puste krzesełka. Przecież my tam w ogóle, ja nie wiem... Po co my tam w ogóle lecimy? Przecież to będzie odjazd. Słuchajcie, sala pękała w szwach, a ludzie, którzy przyszli na tą konferencję, wiedzieli, po co przyszli. I jak zaczęli składać świadectwa, to ja mogę powiedzieć, że ta służebnica pańska doprowadziła ich do takiego miejsca, że ci ludzie naprawdę żyją z Panem Bogiem. Oni skorzystali z tego, że my tam byliśmy, ale my skorzystaliśmy z tego, że oni byli uczestnikami tej konferencji i mogliśmy słuchać tych świadectw od tych dzieci Boże, od tych dzieci Bożych. Widziałem po prostu na własne oczy, jak funkcjonują ludzie, którzy przybliżyli się z całych sił do Pana Boga. Jestem za to niezmiernie wdzięczny Panu Bogu. I słuchajcie, mogłem też zobaczyć, że służba, którą pełnimy tutaj w Tarnowskich Górach, służba, którą pełnimy w Bielsku, służba, którą pełnimy w Inowrocławiu, jest większa niż nam się wydaje. My po prostu pewnych rzeczy nie widzimy oczami ludzkimi. Nie mamy jakby dostępu tego. Natomiast okazało się, że my na przykład służymy tym ludziom w Irlandii, gdzie oni znają wasze imiona. Tutaj kaznodziei na przykład, którzy się tutaj pojawiają, dopytywali mnie o różne rzeczy. Ktoś mnie nawet zapytał, jak tam się ma JC-czka. I ja byłem w szoku, no bo mi się wydawało, że tylko kilka osób w zborze wie, że my do Żanety zwracamy się czasami JC-czka, a się okazało, że Irlandia o tym wie. Więc tak, ta służba ma tak naprawdę większy wymiar niż nam się wydaje. My po prostu służymy w kościele. Nie tylko w zborze, ale służymy w kościele globalnym. Gorąco chcę podziękować Panu Bogu i chcę też takie świadectwo złożyć ku zbudowaniu i pozdrowić tą Anię. Właśnie chcę powiedzieć o Ani. Słuchajcie, to jest taka niesamowita historia. Anię poznałem, jak byłem na konferencji w Spalding. Po prostu ta właśnie służebnica pańska Maria przyszła z taką młodą dziewczyną. Ja w ogóle myślałem, że to jest jej wnuczka. Okazało się, że to jest tylko jakby duchowa wnuczka. Znaczy tylko, aż duchowa wnuczka. Ale jak Ania weszła na salę, to ja jakby wyraźnie usłyszałem, wiecie, taki głos z tyłu głowy, będziesz się o tą dziewczynę modlił, będziesz jej zwiastował i doprowadzisz ją do chrztu. I tyle. I rozmawiałem z nią 5 minut tam w tym Spalding. O, spodobała mi się, bo to taka żywa krewka, młoda dziewczyna. Ja lubię takich młodych ludzi, którzy jakby wiedzą, że są młodzi i w ogóle. No i wróciłem do domu i
I z tego Spalding, jak zwróciłem, a to było jakiś tam dłuższy czas temu, wiecie, że ja mam problem z kalendarzem, ale już trochę upłynęło od tego czasu, codziennie wołałem do Pana: Panie, dotykaj Janie, Panie, dotykaj Janie, Panie. Ona była w każdej mojej modlitwie, dlatego że Bóg mi ją położył na sercu i z tyłu głowy. Słuchajcie, okazuje się, jak lecę do tej Irlandii, że właśnie ta Ania poprosiła Marię, żebym ja poprowadził młodzieżówkę. Ja to tak młodzieżówki za bardzo nie umiem jakby prowadzić, bo ja już stary jestem. I ja mówię: no dobra, ale Panie, jeżeli Ty chcesz, żebym ja młodzieżówkę prowadził, to będę młodzieżówkę prowadził. No, ucieszyłem się, że to jakby z jej prośby, no bo to znaczy, że i ta dziewczyna coś duchowego odczuła. Ja poprowadziłem tą młodzieżówkę i tak dalej, i wszystko w porządku. I nagle jest wieczór. I rozmawiamy, bo mama od Ani już ochrzczona. Rozmawiamy z jej tatą, wspaniały człowiek. Taki jak najbardziej lubię. O, on jest niewierzący. Ja patrzę, jak on żyje, mówię: chłopie, ty jesteś wierzący. Nie, on chyba jest niewierzący. I rozmawiam z nim, a on jest tak wierzący, że ja życzyłbym sobie, żeby ci, co mówią, że są wierzący, zachowywali się tak, jak ten, który nazwał się niewierzącym, bo się okazało, że nie był pewien, czy jest godny Jezusa Chrystusa. Rozmawiam z nim, przekonuję go, jakby tłumaczę mu jeszcze raz pewne rzeczy. Świadectwo o nim ludzie składają. On mi mówi: ja Biblii nie znam. Ja z nim rozmawiam o Biblii, a on Biblię zna. No tak, że życzyłbym niejednemu wierzącemu, żeby on znał Biblię tak, jak ten, który powiedział, że Biblii nie zna. W końcu mamy taką mocną rozmowę, w końcu się z nim modlimy i w nocy go chrzcimy. I po prostu jak w Dziejach Apostolskich. No ale co stoi na przeszkodzie, żebyś ty się ochrzcił? No w sumie nic. No i chrzcimy go. On się zlał łzami. Następnego dnia Ania, ona się jeszcze tak wahała, to jest jego córka, ona się tak wahała i ja mówię do Ani, tak poczułem z Ducha Świętego, bo ona, że może we wrześniu, bo tam we wrześniu znowu ma być konferencja, i ona mówi: tak, może we wrześniu, a ja, wiecie, tak poczułem, że mam mi to powiedzieć i mówię jej, przepraszam, nie wyciszyłem sobie zegarka, i mówię jej: Ania, a co jak września nie będzie? No i ona: dobra, idę do chrztu. I składa świadectwo, wszyscy beczą. Wiecie, mnie spowodować, żebym ja płakał, to już trzeba się trochę postarać. Ja tam po prostu ryczałem jak bubr, jak oni składali świadectwo, cała ta rodzina. Najpierw żona, potem właśnie ojciec, na końcu ta Ania. W ogóle nie wiem, czy wolno mi o tym mówić, czy ona nie będzie miała jakichś pretensji, ale chyba nie. A jak tak, no to cóż, na szczęście to jest daleko. No i Ania opowiada to świadectwo, mówi, że pierwszy raz widziała swojego ojca, żeby płakał, że opowiada, jak to wyglądało z jej perspektywy. I słuchajcie, po co ja to mówię? Jak wam Bóg kogoś kładzie na sercu, to ani jednego wieczora nie traćcie. Każdego dnia się o tą osobę módlcie. Jak wam Bóg kogoś położył na sercu, nie traćcie, znaczy nie szczędźcie żadnych sił, żadnych środków, żadnych możliwości. Wszystko zróbcie. Wszystko zróbcie. Jak wam Bóg kogoś położył na sercu, to znaczy, że Pan Bóg tą osobę wybrał. I wybrał ciebie jako swoje narzędzie. I po prostu to rób. Módl się, módl się, módl się, módl się. A w pewnym momencie, i będziesz wiedział doskonale, w którym momencie, Duch Święty cię użyje i zbawi tą osobę. Nie poddawajcie się. To jest takie proste, a takie trudne. Rozejrzyjcie się po sali. Wyobraźcie sobie, że tylko jedną osobę w ciągu roku, jedną tylko, doprowadzicie do Jezusa Chrystusa. I przecież w przyszłym roku to będzie dwa razy tyle osób. A tylko jedną osobę wystarczy przeprowadzić do Jezusa Chrystusa i do Kościoła. I w przyszłym roku to będzie dwa razy tyle osób, tak? Dobrze liczę, nie? Takie proste, a takie skomplikowane. Wcale nie musicie jechać na Wembley, wcale nie musicie głosić kazań do tysiąca, wcale nie musicie głosić Ewangelii do tysiąca. Jedną osobę. Ale bijcie się o tą osobę z diabłem przez cały czas i zobaczycie, co się będzie działo. Reasumując, jeśli to Irlandia ogląda, jeśli to Ania ogląda, to wiedzcie, że jestem niezmiernie zbudowany tym, co tam się działo w ciągu tych kilku dni. Jestem naprawdę wdzięczny Panu Bogu, że mogłem tam być, że mogłem wam usłużyć za każdą rozmowę i za każdego z was. I ośmielę się powiedzieć, że w tej chwili to Polsce brakuje do was, a nie wam do Polski. Okej, przechodzimy do Bożego Słowa. I ona też ma związek z Irlandią, dlatego że na tej głównej sali, na której odbywały się rozmowy na takich kanapach, tam był taki ładny obrazek, w sensie cytat narysowany, który wszyscy znamy, ale fajnie, że on tam wisiał. I on brzmi tak. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 33
werset, znany nam fragment Bożego Słowa. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I taki fragment Bożego Słowa tam wisi. Nieustannie idziesz na stołówkę, musisz zobaczyć ten fragment. Wracasz ze stołówki, musisz zobaczyć ten fragment. Rozmawiasz z kimś, widzisz ten fragment. Dumasz nad czymś, widzisz ten fragment. Wspaniały fragment Bożego Słowa. Bardzo dobrze tam umiejscowiony w tym ośrodku, w którym się znajdowaliśmy. I trochę dzisiaj o tym właśnie wersecie. Czy my go w ogóle dobrze rozumiemy? Najpierw sobie przeczytajmy cały kontekst tego fragmentu. I zaczniemy sobie od 24 wersetu. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, nie zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej o was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. Kontekst jest bardzo jasny. Pan Jezus mówi o tym, że moje i twoje życie to jest coś więcej niż zjeść, niż zaspokoić potrzeby biologiczne, niż ubrać się, niż tak sobie funkcjonować. Moglibyśmy to rozszerzyć. Pan Jezus mówi o tym, że życie to jest coś więcej niż zjeść, iść do pracy, jak to było, założyć rodzinę, posadzić drzewo i wybudować dom. Chyba tak to... O, w ogóle 40 lat minęło, zanim długo dośpiewał. Chyba tak to w tym serialu było. Więc to jest coś więcej. Pan Jezus mówi, to w ogóle nie o to chodzi. Tak sobie żyją poganie. Oni tak właśnie myślą, że o to chodzi w życiu. Przedłużyć gatunek, wydać potomka, coś po sobie zostawić i tak dalej. No to jak myślą poganie. Ale wy, czyli my, czyli chrześcijanie, mamy pamiętać, że życie to jest szukanie Królestwa Bożego. Że to jest szukanie Jego spraw i Jego sprawiedliwości. I kiedy stawiamy to na piedestale, to wszystko to inne, co jest niezbędne do życia, ale nie jest życiem, jest nam dane. Że jeżeli postawimy sprawy Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwość na pierwszym miejscu, to wszystko to pozostałe jest nam dane. Tak tutaj Pan Jezus mówi. I teraz, byśmy to jeszcze bardziej uchwycili, przede wszystkim musimy zrozumieć, że zostaliśmy stworzeni do Boga, przez Boga, do określonych zadań Bożych. I tylko to jest jedyny cel, dla którego się urodziłeś. Jurek się dlatego urodził, ja się dlatego urodziłem, Małgosia się dlatego urodziła, Krzysiu, Bartek, ktokolwiek. Myśmy się tylko dlatego urodzili. Tylko dlatego Pan Bóg mnie i ciebie stworzył, że ma pewne zadanie do wykonania. Ty masz pewne zadanie do wykonania. Bóg chce coś zrobić poprzez twoje życie. I to jest cel twojego życia. Ty się tu wcale nie urodziłeś, żeby przedłużyć gatunek. Wcale się tu nie urodziłeś, żeby posadzić drzewo i wcale się tu nie urodziłeś, żeby postawić dom. Ty się tu urodziłeś dlatego, że Pan Bóg ma cel w twoim życiu. Ma zadanie dla ciebie. I uwaga, to jest bardzo ważne zdanie, twoje życie ma większy cel niż przeżycie. Twoje życie ma o wiele większy cel niż
przeżycie. Nie po to żyjemy, żeby przeżyć. Nasze życie ma o wiele większy cel. I wiecie, to jest bardzo poważna sprawa. Bardzo wielu ludzi wpada w jakieś depresje, w jakieś mroki czarne, jakieś straszne tarapaty takie egzystencjonalne, dlatego że oni właśnie mają takie poczucie, że po co ja w zasadzie żyję? O co w ogóle w tej historii chodzi? Wstałem rano, zjadłem śniadanie, umyłem zęby, zrobiłem siku kupę i poszedłem spać. No i tak wygląda ich życie. I słuchajcie, naprawdę ludzie tak wkręcają się w taki pomysł na życie, że oni w zasadzie po pewnym czasie odkrywają, że jaki jest cel życia. I tak ich dopada taki egzystencjonalny problem, że oni już nie wiedzą, co ze sobą zrobić. No i w końcu są w takim mroku czarnym. I Pan Jezus mówi, w ogóle nie o to chodzi. Tak żyją poganie. I oni w ten sposób kończą. Nasze życie ma o wiele większy cel niż przeżycie. Ja wcale nie jestem sumą i ty wcale nie jesteś sumą zjedzonych śniadań i umytych zębów. O tej reszcie już nie wspomnę. Wcale nie. Nie jestem sumą tego wszystkiego i ty też nie jesteś sumą tego wszystkiego. Żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, musimy sięgnąć do samego początku. Ja zresztą bardzo lubię te pierwsze rozdziały Biblii. One naprawdę są nieprawdopodobne w swojej mądrości i one są natchnione tak jak każde inne słowo, ale ja mam wrażenie, że my czasem z powodu oczekiwań świata zapominamy o natchnieniu tego tekstu, nie studiujemy w sposób właściwy tego tekstu. Są nawet takie kościoły, jeżeli to są w ogóle kościoły, na przykład Kościół Rzymskokatolicki tak wierzy, że te pierwsze rozdziały pierwszej Księgi Mojżeszowej, sam początek Biblii, to jest taka alegoria, metafora, że to jest taki... Gdzieś czytałem takie opracowanie jednego z księży, oni tam twierdzą, że to jest w ogóle taka, wiecie, poetycka przenośna. Tylko on za bardzo nie umiał odpowiedzieć na proste pytanie, od której strony kończy się poetycka przenośna, a zaczyna się prawda. On tego nie za bardzo wiedział, bo to wiecie, jeżeli to jest poetycka przenośnia, to może kilka stron dalej też jest poetycka przenośnia. I w końcu dojdziemy do wniosku, i to się stało, słynny ksiądz, który porzucił sutannę i został takim właśnie filozofem, on twierdzi, że Jezus Chrystus też jest poetycką przenośnią. On napisał taką książkę o tytule Jezus nie Chrystus. Tak się nazywa ta książka. On tam udowadnia, że to też jest taka poetycka przenośna, że to jest taki zbiór moralności, etyki z każdej jakby tam strony świata i ktoś to spersonifikował. Tak się to w poezji nazywa. On to spersonifikował w Jezusie Chrystusie, ale tak naprawdę to jest tylko taka poetycka przenośnia. Otóż nie. To jest Słowo Boże. Wszystko, co tu jest napisane, jest absolutną prawdą. Tak jak tu jest napisane, nawet jeśli nam się to wymyka spod jakby zrozumienia, czy jest to dla nas trudne do przyjęcia. Pamiętam, jak byłem w takim jednym oceanarium i wcześniej miałem zawsze z tym problem, że jakby, dobra, Panie, ja Ci wierzę, że tak jak tu jest napisane, ja wierzę, że Jonasz został połknięty przez rybę i on tam był w tej rybie 3 dni i potem już nie był. No, ale jak jeżdżę na chechło, to mam z tym kłopot. No mam z tym kłopot. I w końcu zobaczyłem rybę, która spokojnie by mnie połknęła na 3 dni. Spokojnie. Więc okazało się, że Słowo Boże nie jest poetycką przenośnią. I pierwsze rozdziały Słowa Bożego też nie są poetycką przenośnią. Tylko tak jak tu czytamy, tak było. I czytamy tam historię stworzenia człowieka. I nie czytamy, że to było tak, że... Nie było nic, nagle wszystko wybuchło i coś powstało. Tylko czytamy, że to był Boży plan od początku do końca, że był Bóg, a nie nic. To nie jest nic. Był Bóg, a nie nic. Był Bóg i wszystko stworzył. I czytamy bardzo ważną rzecz. Kiedy Pan Bóg stwarza człowieka, na przykład czytamy o tym w 2 rozdziale, kiedy Pan Bóg stwarza człowieka, to mówi do niego tak. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go, 15 werset, w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Czytamy też w tym fragmencie, że Pan Bóg wydał polecenie człowiekowi, by się rozradzać i rozmnażać. To jest drugie jakby polecenie. I kiedy zagłębiamy się w tą historię, to zobaczcie, Pan Bóg stworzył człowieka i dał mu 2 zadania. Rozradzaj się i rozmnażaj, czyń sobie ziemię poddaną. I drugie,
strzeż tego, co ci powierzyłem. I tutaj jakby chciałbym też wyjaśnić słowo poddanie, które pada w pierwszych rozdziałach Biblii. Ono też później pada na przykład w stosunku męża do żony, że żona ma być poddana mężowi, że jakby ten sam kontekst. Tylko w Bożym zrozumieniu poddania, czy że ktoś komuś coś poddaje, to znaczy daje mu pod opiekę. Nie pod deptanie, tylko pod opiekę. I na przykład kiedy czytamy, że będziesz panował nad zwierzętami, to nie znaczy, że my mamy niszczyć zwierzęta. To znaczy, że Pan Bóg postanowił, że człowiek będzie opiekował się ziemią i zwierzętami. Kiedy czytamy, że mąż panuje nad żoną, to powinniśmy to czytać w tym zrozumieniu, że to znaczy, że ty będziesz opiekował się swoją żoną. Będziesz nie deptał po niej, tylko się nią opiekował. Żebyśmy dobrze rozumieli, co tu Pan Bóg chce od człowieka. Więc mamy się opiekować tym, co nam powierzono. Mamy się rozradzać, rozmnażać. To są dwa jakby cele. I zobaczcie, wcale Bóg nie mówi, stworzyłem cię po to, żebyś był tutaj, nie wiem, śmieszny i szczęśliwy. Nie mówi nic takiego. Wcale nie mówi, stworzyłem cię po to, żebyś posadził drzewo i wybudował dom. Nic takiego Pan Bóg nie mówi. Wcale tu Pan Bóg nie mówi w tym fragmencie, stworzyłem cię, żebyś jakoś przeżył tam do 90, no tam wtedy więcej lat żyli, ale dzisiaj. Do 90, a potem wydał ostatnie tchnienie, zrobili ci jakiś ckliwy pogrzeb i zapomnieli o tobie. Nic takiego Pan Bóg nie mówi. Nic takich pomysłów Pan Bóg nie ma. Pan Bóg nawet nie mówi temu człowiekowi, stworzyłem cię po to, żebyś tu teraz ciężko harował i nic z tego nie miał. I miał taki dzień świla. Pan Bóg tego wszystkiego nie mówi. Pan Bóg mówi jasno i wyraźnie. Stworzyłem cię po to, żebyś opiekował się, strzegł ogród Eden i rozszerzał to wszystko. Żebyś rozszerzał to, co tu się dzieje. I dalej Bóg mówi człowiekowi, przed tobą są, może jakby całość sobie jakby jeszcze omówmy, bo ona będzie ważna. Czyli stworzył Pan Bóg mężczyznę. Najpierw Pan Bóg stworzył mężczyznę. Czy się to komuś podoba, czy się to komuś nie podoba. Pan Bóg stworzył mężczyznę. Kobiety jeszcze nie ma, kiedy Bóg wypowiada słowa, co On od niego chce. Nie ma kobiety. Poczytajcie, 2-3 rozdział Księgi Rodzaju. Nie ma tam kobiety. Bóg przekazuje te słowa mężczyźnie. Czy się to komuś podoba, czy się to komuś nie podoba. I mówi tak. To jest tyle roboty, że ja ci dam pomoc. I zwierzęta na pierwszy strzał. No i przyprowadza, czytamy, że przyprowadza zwierzęta do Adama, oczywiście to nie jest imię, tylko do tego mężczyzny. Przyprowadza do Adama i mówi, że no ponazywaj te zwierzęta. Ja bardzo lubię tą historię. Adam patrzy, komar, słoń. Czym on się kierował, nie wiem. A w ogóle czemu on nie zdeptał pierwszego komara, zanim się ten rozmnożył, to ja już w ogóle nie wiem. Ale miał je ponazywać. Więc jakby ponazywał te wszystkie zwierzęta. No i doszedł do słusznego wniosku, że fajnie jest. Najfajniejsza tam i najinteligentniejsza oczywiście żaba, nie? To jak w tych kawałach. Ale nikt tu z tych zwierząt nie jest w stanie być tą pomocą. I Bóg robi coś niesamowitego, stwarza kobietę. Słyszałem kiedyś taką anegdotę, że Bóg zaczął od mężczyzny, bo lubi zaczynać od zera. A potem buduje coś lepszego. I niech tak będzie. No niech tak będzie ukłon w stronę sióstr, że ich, nie, że ich jeszcze nie było, gdy Pan Bóg wydawał te polecenia. I Bóg robi coś niesamowitego. On jakby ze środka Adama, idealnie ze środka, to jest bardzo ważne, idealnie ze środka, nie z głowy i nie ze stóp, tylko idealnie ze środka, a to ma znaczenie, stwarza kobietę. Jest tam ten słynny efekt wow, czyli Adam patrzy na tą Ewę i wow, to jest niewiasta. To, tak, to mi dałeś tutaj pomoc idealną. Myślę, że tam nie tylko o to chodziło i pewnie mu rozbrzmiały też słowa rozradzajcie się i rozmnażajcie, bo przecież Bóg idealnie piękne wszystko stworzył. Tak czytamy w Bożym Słowie. A jestem przekonany, że tu nie chodziło o pączkowanie. Więc taka to jest historia i oni mają to zrobić. Ona ma być idealną pomocą. Biblia mówi, że to była idealna pomoc, ale tam jest jeszcze coś bardzo ważnego. Dwa drzewa. Niezwykle ważne, nie jedno, tylko dwa drzewa. My mamy rzeczywistość dwóch drzew w ogrodzie Eden, a nie jednego. Obydwa drzewa są na środku ogrodu Eden. Jedno drzewo, nazwane w Biblii drzewem życia, jest drzewem, z którego oni mieli jeść. Drugie drzewo, stojące tuż obok tego drzewa życia, to jest drzewo, najczęściej w tłumaczeniach jest poznania dobra i zła, ale gdyby sięgnąć do oryginalnych języków, to
musimy uznać, że tam jest napisane, że jest to drzewo decydowania o tym, co będzie dobre, a co będzie złe. Tam jest takie hebrajskie sformułowanie atata, one oznacza poznanie poprzez decyzję. Więc to jest takie drzewo poznania, a więc zdecydowania o tym, co będzie dobre, a co złe. Inaczej mówiąc, Bóg stawia obok siebie dwa drzewa i mówi do człowieka tak, to jest drzewo życia, z niego będziesz jadł. A tu obok jest drzewo, że ty będziesz decydował o tym, co jest dobre, a co jest złe, co przyniesie życie, a co przyniesie śmierć. I z tego drzewa nie wolno ci jeść, bo umrzesz. Więc mamy te dwa drzewa. Teraz pomyślmy trochę nad tym. Przecież, kiedy Adam sięgał po drzewo, po owoc z drzewa życia, to on widział drzewo decydowania o dobrze i źle. On je widział. Ja śmiem twierdzić, że nawet tak ocierał się o to drzewo. On nie tylko widział, on był bardzo blisko tego drzewa, od tego poznania dobra i zła. Te drzewa były obok siebie. Się kiedyś zastanawiałem, czemu w ogóle Pan Bóg tego drugiego drzewa nie strzaił gdzieś, wiecie, tam, gdzie się tylko chodzi na chwilę. Czemu on go tam gdzieś nie do tego drzewa, nie? Bo w jakiejś martwej części lasu, nie? Tam śmierci nie było, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Czemu te drzewa są obok siebie? A no właśnie po to, że Adam miał zrywać z drzewa życia i widzieć te drugie drzewo, które przyniesie śmierć. On za każdym razem, kiedy podchodził w te rejony, musiał podjąć decyzję. Nie będę decydował o tym, co jest dobre, a co złe. Nie będę decydował o tym, jak będzie wyglądało moje życie i jak nie będzie wyglądało moje życie. Nie będę decydował o tym, po co tu jestem stworzony. Będę się słuchał Boga, jadł z drzewa życia i żył z pełną świadomością, że oprócz tego jest drugi wybór, którego Bóg dla mnie nie chce, bo ten wybór przyniesie śmierć. Na scenę wchodzi diabeł. Czytamy o tym w trzecim rozdziale. Diabeł wchodzi na scenę i on robi niesamowitą rzecz. On na dzień dobry udowadnia, w ogóle Biblia tak ma, że kiedy o czymś lub o kimś mówi pierwszy raz, to definiuje pojęcie. Tutaj czytamy pierwsze słowa o diable. I czytamy, że to faktycznie był ojciec kłamstwa. I faktycznie kłamstwo pochodzi od niego. Patrzcie, jakie to jest w ogóle niesamowite. On podchodzi, trzeci rozdział. I czytamy tak. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Patrzcie, szatan mówi Boże Słowo. Tak? No tak. On się dopytuje, on zasiewa ferment. Na pewno Bóg powiedział? I cytuje Boże Słowo. Na pewno Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść? Rozumiecie? Jakby on już tutaj manipuluje Bożym Słowem. Coś tam z Bożego Słowa, coś tam ten i takie podważenie. I patrzcie, że on do dzisiaj tak działa. On czasami przychodzi do twojego i mojego życia i mówi tak. Na pewno tak Bóg powiedział? Może znajdziemy jakieś wytłumaczenie. On jest takie zero-jedynkowe. Na pewno tak jest napisane? I wiecie, są takie fragmenty, do których diabeł uwielbia podchodzić. W naszym życiu. A na pewno tak Bóg powiedział. A może to można inaczej zrozumieć. A hop, choć przekopiemy odmęty internetu i znajdziemy w końcu kogoś, kto powie, że Pan Bóg tak nie powiedział. Nie, jakby już mi się nie chce podawać tych przykładów. Tyle razy podawałem, ale wiecie, że są takie momenty. Jest coś napisane, ale trzeba znaleźć kazanie, które powie, że nie, tu nie jest tak napisane. Tu jest napisane inaczej niż czytamy. To jest mistrzostwo świata. Jest jakiś prosty werset, a potem dwie godziny kazania. Dobra, podam przykład, który dawno nie podawałem. Jest napisane wprost. Kobiecie dano długie włosy na okrycie. Jest tak napisane? Jest? Jest taki fragment Bożego Słowa, nie? Na pewno tam jest tak napisane. A może zrobimy 6 godzin wykładów o tym, że tu nie chodzi o długie włosy i one nie są okryciem. Chodzi o chustkę. Nie? Rozumiecie? To jest tego typu działanie. No więc tu się od tego zaczyna. A czy na pewno Pan Bóg powiedział? I mistrzostwo świata. Kobieta mówi tak. Możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Tylko o owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie pomarli. Ona Bożego Słowa nie znała. Nie wiem czemu. Biblia nie tłumaczy czemu. Osobiście uważam, że jest to odpowiedzialność Adama, że ona nie znała Bożego Słowa, bo Bóg nie powiedział, tak jak ona cytuje. Ona coś dodała
do Bożego Słowa. I dodała rzecz, którą musieli przekroczyć, inaczej mówiąc, zracjonalizowała grzech tym dodatkiem. Bo Bóg powiedział, nie wolno wam jeść. A ona mówi, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść, ani się go dotykać. A praktycznie niemożliwe było nie dotknąć się do tego drzewa, bo one było tuż obok drzewa życia. Rozumiecie? Bóg nic takiego nie powiedział. Bóg nic takiego nie zażądał i przecież nieraz dotknęłam. Patrzyłam. No to może faktycznie nie powiedział nic z tego. Rozumiecie różnicę? Bóg powiedział nie jeść, a ona mówi nie jeść i nie dotykać. A pewnie zdarzyło się, że gdzieś tam dotknęli te drzewo, no i nie umarli. Bo Bóg nie powiedział, że jak dotkną drzewa, to umrą, tylko jak zjedzą z tego drzewa, to umrą. Dlatego tak ważne jest, byśmy wiedzieli, co Bóg powiedział, a nie co nam się wydaje, że Bóg powiedział. Bo bardzo często właśnie tędy przychodzi diabeł. I diabeł udowadnia, kim jest. Na to rzekł wąż do kobiety. Na pewno nie umrzecie. A Bóg właśnie tak powiedział, że jeśli zjecie, to umrzecie. A diabeł to podważył i mówi, nie, na pewno nie umrzecie. Ale to nie jest mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata jest zdanie dalej. I to mniej więcej też tak zawsze jest. Najpierw do twojego serca wpada takie drobne kłamstwo. Takie, z którego jeszcze można wyjść. A potem wpada mrok. Prawdziwe kłamstwo. I diabeł mówi tak. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg. Oni byli jak Bóg. Oni byli jak Bóg. Biblia mówi, że zostali stworzeni na idealne podobieństwo Boga. Oni byli jak Bóg. Oni mieli świętą naturę. Zero śmierci. Zero łez. Przemienione i uwielbione ciała. Nieskażone grzechem. Oni byli jak Bóg. A diabeł mówi, nie, nie, nie. Jak zjecie, to będziecie jak Bóg. Rozumiecie? Kłamstwo, które ich zdefiniowało na cały czas. Więc nieznajomość Bożego Słowa i brak żywej relacji z Bogiem, bo tam się musiało coś zadziać, że ona tak poplątała tak proste Boże Słowo. Więc tam musiał być jakiś brak relacji w tej całej historii, jakieś oddalenie się, skoro w ogóle diabeł wykorzystał tą chwilę. I zobaczcie, że w ogóle to jest taka ciekawa rzecz, że ten diabeł bardzo długo gada z tą Ewą w ogóle. Jak to tak poczytać, to jest tak, klają sobie. Jakieś widziałem też taki fajny mem, że ona na pewno nie była Chinką, bo by go zjadła. Tyle to trwało, nie? Tego węża. No i jakby o tam gadają i gadają, ten przekonuje, ta odpowiada, przekonuje, odpowiada. I to jest taka ciekawa rzecz, że najwięcej do powiedzenia mają właśnie ci, co najmniej znają Boże Słowo. Nie wiem, czy to zauważyliście już w swoim życiu. Ludzie, którzy nie znają Bożego Słowa, oni mają zawsze najwięcej do powiedzenia, najwięcej pretensji i takiego właśnie takiej dziwnej postawy wchodzenia w jakieś takie zbędne dyskusje. No i ich zwiódł. I teraz znowu wracamy do tego początku. O co tam w ogóle chodzi? Tam pada te polecenie, rozradzajcie się i rozmnażajcie i polecenie, napełniajcie i czyńcie ziemię sobie poddaną. I najczęściej, gdy ktoś mówi o tym fragmencie, on mówi o takim mikropoleceniu dotyczącym Adama i Ewy, czyli ma na myśli, że to mikropolecenie, ono tam oczywiście pada w pewien sposób, że to mikropolecenie polegało na tym, że Adam i Ewa mieli mieć dziecko i tak rozrodzić się. I że mieli sobie tam truskawki posadzić i strzec tych, i doglądać tych truskawek, no i jakiegoś kota zadomowić, nie? To jest to mikropolecenie. Ale tam pada makropolecenie. To jest polecenie do wszystkich ludzi, których Pan Bóg stworzył. Makropolecenie. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. I tu nie chodzi o wydanie dziecka, tylko tu chodzi o makropolecenie. Chodzi o to, żeby to, co Bóg stworzył, się rozradzało i rozmnażało i rozszerzało. Żeby ten ogród Eden się rozszerzał, rósł i tak dalej. Wiecie, gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże i one się rozpręża. O to chodzi w tym fragmencie Bożego Słowa. To jest makropolecenie, a nie tylko mikropolecenie. I drugie makropolecenie, no nie chodziło o truskawki,
tylko chodziło o to, że oni mieli całe to wszystko, co Pan Bóg stworzył, mieli właściwie, to miało właściwie zafunkcjonować, miało być przygotowane, miało być pielęgnowane, by oddawało chwałę Jezusowi Chrystusowi. Bo świat został stworzony dla Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. Świat nie został stworzony dla ciebie i dla mnie. Nie dla ciebie i dla mnie stworzył świat. I nieprawdą jest to, co twierdzą niektórzy. Najpierw twierdzili, że Ziemia się kręci... teraz bym ja tego nie poplątał, bo... Tak, potem doszli do wniosku, że Ziemia się kręci wokół Słońca, a jedno drugie jest nieprawdą. Wszystko się kręci wokół Jezusa Chrystusa. To jest prawda biblijna. W centrum wszechświata jest Jezus Chrystus. I świat został stworzony przez Niego i dla Niego. Tak czytamy. I to jest te makro polecenie. Róbcie tu wszystko, bo ja stworzyłem świat dla Jezusa Chrystusa i poprzez Jezusa Chrystusa, żeby była jasność. Ja tu nie odbieram Jezusowi Chrystusowi Jego absolutnej boskości. I mam wrażenie, że my czasem tak właśnie w życiu działamy. Że my rozumiemy teraz, że ta sprawiedliwość Królestwa Bożego to jest takie mikro polecenie. Sprawiedliwość Królestwa Bożego, czyli kochaj swoją żonę. Nie, to nie jest sprawiedliwość Królestwa Bożego. To jest twój zakichany obowiązek. To nie jest żadna sprawiedliwość Królestwa Bożego. Albo sprawiedliwość Królestwa Bożego, czyli spłódź, urodź dziecko. Znaczy ja tego nigdy nie zrobiłem, ale byłem przy trzech porodach mojej żony. I wychowaj. Nie, to jest mikro polecenie. To jest w ogóle zakichany obowiązek. To w ogóle nie są sprawy Królestwa Bożego. Słuchajcie, nie jest sprawą Królestwa Bożego, że ja mam wychować Nadię. To jest mój zakichany obowiązek. Mam dziecko, to mam je wychować. Proste. W ogóle nie to jest, nie o to chodzi w tym poleceniu. I to jest w ogóle jakiś obłęd, że niektórzy tak myślą, że ty jesteś właściwie funkcjonujący w Królestwie Bożym, w ogóle służysz w tym Królestwie Bożym, stawiasz to Królestwo Boże na pierwszym miejscu, bo ty kochasz swoją żonę. Serio? Jak ty nie kochasz swojej żony, to ty głupek jesteś. Natomiast to nie jest żadna, rozumiecie, żadna sprawiedliwość Królestwa Bożego, bo tak i poganie czynią. Wiecie, ile ja znam pogan, którzy lepiej kochają swoje żony niż nie jeden chrześcijanin? I ilu ja znam poganek, które lepiej kochają swoich mężów niż nie jedna chrześcijanka. I to nie jest żadna sprawiedliwość Królestwa Bożego. To jest co najwyżej przyzwoitość. Wiecie, ilu ja znam pogan, którzy mogliby nas uczyć, jak wychować dziecko, a ilu ja znam chrześcijan, że ja rozważam, czy na jakiś czas niedobrze by było im zabrać dzieci. No bo oni je hodują, a nie wychowują. Normalnie hodują te dzieci. Od rana do wieczora YouTube i hodują te zwierzątka, a nie dzieci. Zamiast wychowywać swoje dzieci. Więc nie, tu nie chodzi o mikropolecenie, chodzi o makropolecenie. Teraz żebyśmy zrozumieli, co będzie takie oburzające w tym kazaniu, chociaż już się zaczyna, to teraz musimy zrozumieć kolejną bardzo ważną rzecz. I my ją musimy zrozumieć jako chrześcijanie, a nie jako poganie. Czy Bóg powiedział, że co Bóg złączył, człowiek nie ma prawa rozdzielać? Powiedział, prawda? Tak? Jest takie polecenie proste w Biblii? Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Zgoda? Mikropolecenie dotyczy oczywiście męża i żony. Ale makropolecenie dotyczy Jezusa i oblubienicy. Przecież to Bóg złączył Jezusa z Kościołem. Czy nie? No to jaki człowiek próbuje to rozdzielić? To jest nierozerwalne. I teraz patrzcie, jakie to jest proste. Przecież niepoważny człowiek by robił tak, że miałby relację z Mieszkiem, nie? Kumplowałby się tam z Mieszkiem, taki hop, w ogóle brodę ma, w ogóle to już dużo znaczy. Wspaniałości z nieba za niedługo ma premierę. Ale Żanety to ja tak za bardzo nie chcę znać, bo ona nie ma brody. I tak nie po drodze nam, no. Rozumiecie? I jakby, no to przecież to głupie jest, nie? No nie możesz być kumplem Mieszka i nie lubić Żanety. I odwrotnie, no nie możesz lubić się z Żanetą, a mieć złe zdanie, znaczy możesz, tylko głupi wtedy jesteś, a nie lubić Mieszka. Przecież to jest małżeństwo. Ja patrzę na Mieszka, widzę Mieszko Żanetę. Patrzę na Żanetę, widzę Żanetą Mieszka. Nawet wspaniałości z nieba macie wspólne zdjęcie, chociaż ty mówisz. Teraz mi się przypomniało. No i tak Bóg kazał to patrzeć. Ja to często na ślubie powtarzam. Od tej pory nie wolno wam zadzwonić do Mieszka i zapytać,
jak się masz, Mieszko, nie mając z tyłu głowy, jak się ma twoja żona. Od tej pory nie wolno wam rozmawiać z Żanetą i nie myśleć też o Mieszku, ponieważ Pan Bóg zrobił cud, to jest jedno. Jedno w duchu, jedno w duszy i powinno być jedno w ciele. Więc to jest jedno w każdym jakby aspekcie. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Mikro. Makro. Nie można mówić, że się kocha Pana Jezusa, ale się nie za wiele wspólnego ma z widzialną częścią, z Kościołem. Nie można mówić, ja jestem naśladowcą Jezusa. Znaczy można, tylko głupi ludzie tak robią. Czasami mam takie telefony. Pastorze, jak ja kocham Jezusa, co ja bym zrobił dla Jezusa? Ja się zastanawiam, o czym, czy on zaraz rakietą gdzieś wystartuje na Marsa w poszukiwaniu Jezusa, czy o co temu człowiekowi chodzi? I pytam się go, dobrze, do jakiego ty zboru należysz i jak ty tam służysz? Nie należę. No to jak ty kochasz Jezusa, jak ty zboru nie masz? Nie chcesz go mieć. Nie wiem, nie. Jeżeli naprawdę nigdzie w twoim pobliżu nie ma, bo ty mieszkasz na końcu świata, to ty go nie tworzysz. No jak to tak może być? Pastorze, ja tak kocham Jezusa. Niech się nazywa twój pastor albo twój starszy zboru. Nie, nie mam. Nie, to gdzie ty tego Jezusa szukasz? Na Marsie? Czy o co tu chodzi w tej historii? Jak ty możesz rozdzielić tą historię od siebie? Rozumiecie? Albo te wszystkie zapewnienia, ja za Jezusem bym poszedł tam i tam. Ja, jak mi Jezus coś każe, to natychmiast co zrobić? Ja się pod tym zastanawiam. Ale co ma ci Jezus telegram przysłać z nieba? No jak ty chcesz słuchać Jezusa, nie będąc w kościele? To kogo ty słuchasz? Rozumiecie, na czym to polega praktycznie, ta miłość do Jezusa, te słuchanie Jezusa, te wypełnianie poleceń Jezusa, jeśli ja nie mogę zobaczyć widocznych owoców, czyli twojej miłości do oblubienicy, do Kościoła, twojej służby oblubienicy, Kościołowi, twojego słuchania się oblubienicy, Kościołowi. Ja wiem, że to oburza, ale co Pan Bóg złączył? Ludzie, przestańcie to rozdzielać. Nie ma czegoś takiego jak Jezus bez Kościoła. To jest jakiś rozwodnik, który, za którym stoi diabeł, a nie Jezus Chrystus z Nazaretu z Biblii. Ten jest ściśle połączony ze swoją oblubienicą. Kiedy ktoś mnie zapewnia, że właśnie on tak kocha, a ja nie widzę widzialnych owoców, tylko takie niewidzialne zapewnienia, to ja już wszystko wiem. Bo to jest dokładnie ta sama historia. Gdyby mnie Mieszko zapewniał, że wspaniałym mężem, tylko nie mam żony. W ogóle odjazd. On by dla swojej żony zrobił wszystko. Jak ma na imię? Nie mam. No rozumiecie? I z tego się śmiejemy. A tamto czasami w nas uśmiechów nie wywołuje. I kolejna rzecz. Nie można mówić, że się kocha Mieszka, uderzając w Żanetę. Nie można mówić, że się kocha Bartka, uderzając w Sylwię. Nie można mówić, że się kocha Sylwię, uderzając w Bartka. To jest jakieś chore. I znowu, mój ulubiony werset. Te tematy są bardzo ze sobą połączone, te mikro i makro polecenie. Zresztą Biblia mówi, że on porównuje małżeństwo do tajemnicy Kościoła i Chrystusa. Ktoś mówi tak. Nie, inaczej. Biblia mówi tak. Odbiciem chwały mężczyzny jest kobieta. Tak mówi Biblia? Mówi tak, nie? Ja to często parafrazuję i mówi tak. Mówię tak. No pokaż mi swoją żonę, a ja ci powiem o twojej chwale. Pokaż mi, jak wygląda twoja żona. Pokaż mi, czy ona jest szczęśliwa, czy ona jest zadowolona z życia, czy ona promienieje tą całą historią, a ja ci wtedy powiem, ile w tobie jest prawdziwej chwały. I powiem ci, jaki masz związek z Jezusem Chrystusem. I podobnie. Pokaż mi, jak funkcjonuje twój zbór. Co ty robisz w tym zborze? Jak ty się starasz, żeby zbór promieniał, żeby radował? Na ile ty się troszczysz o sprawy zboru? A ja ci powiem, ile w tobie jest chrześcijańskiej chwały. A jak byśmy nazwali kogoś, kto przychodzi do Żanety, no akurat najbliżej dzisiaj siedzisz, do Żanety i tak, poje se, poogląda se telewizor,
z takiej wrodzonej grzeczności, nie pamięta, co sobie jeszcze porobi, a potem pójdzie do domu. Jak takiego nazwiemy? Mężem? Mi się wydaje, że jakimś bandytą, najemnikiem, kochankiem, zbójem, którego trzeba przetrzepać w ogóle. Bo taki ktoś to nie jest mąż. Rozumiecie? Tego się nie da rozerwać. Jak nazwać kogoś, kto przychodzi i korzysta z wszystkiego, ale nic z siebie nie daje? Darmozjad. Okej, niech będzie darmozjad. Bardzo dobre słowa. Najemnik, bandyta, przestępca. No dokładnie tak. No, powiem wprost. Jak nazwać kogoś, kto chciałby z wszystkiego korzystać, ale nic z siebie nie dać w zborze? No bandyta, najemnik, darmozjad, pasożyt. I prawdę mówimy. No prawdę mówimy. No prawdę mówimy. Powiedziałem, że to będzie kazanie oburzające. A takie proste rzeczy. Sięgnijmy do listu do Tymoteusza. Tymoteusz mówi tak. Paweł do Tymoteusza mówi tak. 3 rozdział, 1. On tu pięknie to jakby tłumaczy. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Paweł mówi tak. To dobra rzecz. Chcieć służyć. To dobra rzecz. Dążyć do służby. Akurat w tym przypadku starszy zbor. Biskup w tłumaczeniu Warszawki. To dobra rzecz dążyć do tego, żeby pracować w tej historii. Żeby sprawiedliwość Królestwa Bożego postawić na pierwszym miejscu. To dobra rzecz. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierżysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeśli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby zbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien się też cieszyć dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Mówi tak, to dobra rzecz chcieć służyć, ale zanim się dostąpi zaszczytu i łaski służby, to najpierw trzeba to, co jest mikropoleceniem, wypełnić. Taki człowiek, który chce służyć, który chce dostąpić zaszczytu służby, chce przestać być pasożytem, darmozjadem i gamoniem, to taki człowiek powinien najpierw wypełnić mikropolecenie. On powinien być nienaganny. On powinien być mężem jednej żony, on powinien być trzeźwy, on powinien być umiarkowany i przyzwoity. On to wszystko wymienia. Przecież to są cechy, które powinien mieć każdy chrześcijanin. No to jest te mikropolecenie. To jest żadna zaszczyt. Rozumiecie? To nie jest... Niech on najpierw pełni służbę w nienaganności. Niech się nauczy nienaganności. Albo niech pełni służbę jako mąż. Nie. Ty masz mieć takie naturalne cechy jako chrześcijanin. To nie jest twoja służba. To jest twój obowiązek. Żyć tak, jak tu jest napisane. Jesteś chrześcijaninem, masz być nienaganny. Jesteś chrześcijaninem, masz być trzeźwy, umiarkowany i to wszystko, co tam czytamy. Bo jesteś chrześcijaninem. I jeśli się starasz o służbę, to służba jest dostępna dla każdego, kto jest chrześcijaninem. I to są wytyczne, jak rozpoznać, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy ktoś chrześcijaninem nie jest. Bo jeżeli ktoś jest naganny, to on jest naganny, a nie chrześcijanin. Bo jeżeli ktoś nie rozumie, że należy dbać o małżeństwo, to on jest to on nie jest chrześcijaninem, tylko jest człowiekiem nierozumnym. Bo jeżeli ktoś nie umie być trzeźwy, to jest pijakiem, ochlaptusem, a nie chrześcijaninem. Nie można być pijanym chrześcijaninem. Mistrzostwo Świata Boga. Ostatnio gdzieś na Facebooku czytałem. No to jest pijany chrześcijanin. Nie, to jest pijany obibok. Bo chrześcijanin nie bywa pijany. Nie można być chrześcijaninem i być nieumiarkowanym. Po prostu nie można być. Nie można być chrześcijaninem i być nieprzyzwoitym. W sensie nie można być, ja jestem chrześcijaninem, teraz ci opowiem kawał o gołych tyłkach. Serio? Nie jesteś chrześcijaninem. Jesteś gościem, który opowiada kawały o gołych tyłkach. I tyle. Rozumiecie różnicę. I teraz każdy chrześcijanin powinien służyć. Nikt w ogrodzie Eden nie dostał polecenia siedni se na krzesełku i słuchaj kazań.
i narzekaj, że jest za ciepło, za zimno, wieje ci po plecach, smyra cię po stopach. No nikt takiego polecenia w ogrodzie Eden nie dostał. Polecenie do człowieka brzmiało do każdego, do ciebie i do mnie. Rób, służ, rozszerzaj królestwo. Rozradzaj się i rozmnażaj. Pracuj, doglądaj, strzeż, panuj i to wszystko. I teraz, to jest polecenie do każdego, kto ma świętą naturę, czyli do chrześcijanina. Zgoda? Więc dobrą to rzeczą, ubiegać się o służbę. Ale jeśli ubiegasz się o służbę, bądź chrześcijaninem. I teraz, jeśli już masz służbę, a to jest zaszczyt, to jest łaska, to ta łaska polega na przykład na tym, to jest 5 rozdział, starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Całe stworzenie. Całe stworzenie. Oto poszło diabłu. Całe stworzenie oddawało cześć Adamowi. Nie boską cześć. Ale wszyscy oni wiedzieli, że to Adam został stworzony na podobieństwo Boga. To się diabłu nie podobało. Ja nie jestem najlepszy? Ja tu nie jestem brylujący? Adam? O to poszło w tym całym buncie. Przecież to wiemy, czytamy o tym w historii o królu. Czy nie? No i o to się rozbiega. I oczywiście, że jeżeli ty jesteś chrześcijaninem, jeżeli ty służysz, to stworzenie, nie boską cześć, żeby mi ktoś tego nie pomylił, nie boską cześć, ale całe stworzenie otacza cię szacunkiem, bo może tak to nazwijmy. Zresztą, co będziemy nazywać? Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. I Paweł się nie tłumaczy, a ja się tłumaczę, że on nie ma na myśli boskiej czci. Nie? No po prostu jest to słowo użyte. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania, albowiem Pismo mówi, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. O, to jest kolejny taki werset właśnie. To jest napisane, godzien jest robotnik zapłaty swojej. I debaty filozoficzne na Facebookach. Pastor to ma robić i nie dyskutować. I drugie zdanie. Tylko nie może zapłaty dostać, bo on nie jest robotnikiem. O co tu chodzi? Rozumiecie? Napisane jest wprost, nie, tam będzie debata. Dalej. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, jeżeli ty służysz, co to przynosi? Przeciwko, użyję tego słowa, służącemu. Skargi nie przyjmuj. Chyba, że jest ona oparta na zeznaniu 2 lub 3 świadków. Ale boli, nie? Że jak ktoś służy, to mu się należy szacunek. Że jak ktoś służy, to popluć, to ty se możesz do spluwaczki. A nie na tych, którzy służą. Bo im to się należy podwójny szacunek. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Ty jesteś pozbawiony miłości. Czemu ty w ogóle to ujawniasz? Jak ty możesz tak ten, jak co, rozumiecie? A tu jest napisane, strofuj wobec wszystkich, jeśli się okazało, że on nie jest służący i on nie ma nic wspólnego z tym, co tu jest napisane. Służba jest przywilejem. Sprawy Królestwa Bożego to jest elita, to jest przywilej. To jest dla uczniów Jezusa Chrystusa, nie dla każdego. Dbanie o dom, właściwe małżeństwo i tak dalej, to jest wymóg, a nie służba. I nie mylmy ze sobą tych pojęć. Nie, twoją służbą wcale nie jest twój dom. To jest twój wymóg. Ty masz jako chrześcijanin tak żyć, a nie służba. To jest normalne. W ogóle ja nie chciałbym być dzieckiem, któremu tata by powiedział, wiesz, ja w trudach i znoju swoje zbawienie sprawowałem, służyłem Panu Bogu z całych sił, walczyłem, krzyżowałem się codziennie. To znaczy, co robiłeś? Wychowałem cię. Rozumiecie? To jest dopiero odjazd, nie? Żeby dziecko tak myślało. Tata służył Panu Bogu, bo on mnie wychował, bo on mnie kochał. Przecież mnie by serce pękło, jakby mi tak ojciec powiedział, że to była dla niego służba, że to była dla niego walka duchowa. Więc nie, to nie jest służba. To jest twój obowiązek. A służba jest łaską i zaszczytem
służba jest związana z makropoleceniem, z tym, z czymś znacznie szerzej. Dlatego jeśli masz porządek w domu, to powinieneś się zająć czymś znacznie szerzej i nie możesz się zająć czymś znacznie szerzej, jeśli ty nie masz porządku w domu. Teraz znowu wracamy do ogrodu Eden, do męża i żony, żeby było jasne, że tu nie chodzi o to, że teraz masz nie szanować swojej żony i w ogóle zrobimy teatrzyk. I weźmiemy Żanetę i Mieszka. I Żaneta sobie stanie tu, no, dalej kawałek, no, a Mieszko sobie stanie tam, no, tu. A ja jestem, nie, musisz sobie stanie tam, Żaneta, bo nie zrobi inaczej tego teatrzyku. To sobie staniesz tam. Nie wiem, czy tu kamery widzą, więc Żaneta jest tam, Mieszko jest tam, a ja jestem tu. I teraz umawiamy się tak, że to jest żona, to jest mąż, znaczy to się nie umawiamy, to jest żona, to jest mąż, ale umawiamy się, że ja jestem Jezusem Chrystusem. I wszyscy jesteśmy od siebie daleko. I teraz sprawę Królestwa Bożego postaw na pierwszym miejscu. Niech Jezus i Kościół będzie dla ciebie najważniejsze. Sprawę Królestwa Bożego postaw na pierwszym miejscu. Niech Jezus i Kościół będą dla ciebie najważniejsze. Chodźcie do mnie. Patrzcie, jak oni się zaczynają blisko siebie. Chodźcie. Patrzcie, jak oni się zaczynają blisko siebie znajdować. O ile bliżej są do siebie, gdy przyszli tu, niż byli tam. Rozumiecie? Im oni bardziej idą w sprawę Królestwa Bożego, faktycznie wszystko inne jest im przydane. I faktycznie mają to, o co poganie zabiegają. Ale Jezus ma ich obydwu. I to nie powoduje dewastacji małżeństwa. To powoduje, że to małżeństwo się do siebie zbliżyło. Dziękuję. Dziękuję. Dokładnie tak to działa. Więc tu nie chodzi o to, że teraz kiedy ktoś mówi postaw Pana Boga przed swoją żoną, to robi krzywdę żonie. Tu nie chodzi o to, że kiedy ktoś mówi Mieszko, najpierw służba, potem adoracja żony, to ktoś mu robi krzywdę. Nie, tu chodzi o to, że jeżeli oni to obydwoje zrobią, to będą bardzo blisko siebie, jednocześnie będą bardzo blisko Pana Boga. Ale jeśli coś w tej historii pójdzie nie tak, wszystko się po prostu rozsypie. To jest małżeństwo. Drugi taki przykład, dzieci. Ten sam teatrzyk by można było zrobić. Ten sam teatrzyk. Jak możemy rozumieć słowa Pana Jezusa, nie zabraniajcie przyprowadzać dzieciom do mnie w stosunku do ludzi, którzy sami do Niego nie chodzą. Nie? Rozumiecie? Tam jest napisane, że dorośli zanieśli dzieci. I ktoś powie, no ale ja muszę się głównie dzieckiem zająć. Jak ty nie idziesz do Jezusa, to jak ty chcesz to dziecko do Jezusa zanieść? Ja do Jezusa chodzę. Dobra, pokaż mi, jak ty służysz w kościele. Nie, ja Jezusowi służę. Aha, to już tłumaczyliśmy dzisiaj na kazaniu, ile są warte takie zapewnienia. Praca, to samo. Ja to przeżyłem w swoim życiu, ale za chwilę o tym opowiem. Ale z pracą jest dokładnie tak samo. Jeśli ty pracę masz wyżej ustawioną w priorytetach niż w sprawie Królestwa Bożego, to ty będziesz jak poganin. W trudzie i znoju walczył o chleb. Dokładnie jak poganin. I ty będziesz dalej pod przekleństwem grzechu, że teraz w pocie czoła będziesz pracował, a ziemia będzie nieurodzajna. Ale jak ty postawisz sprawę Królestwa Bożego, to ty będziesz jak te lilie i jak te ptaszki. Ty robisz to, co Bóg od ciebie oczekuje, a resztę zapewnia ci Pan Bóg. Ktoś mnie kiedyś o to zapytał wprost, co ja przez to jakby mam na myśli, czyli jaki jest priorytet spraw w życiu, jak to poukładać, żebym ja mu to powiedział. Ja zawsze sięgam znowu do takiego przykładu. Bardzo go lubię, że jak mamy taki wielki słoik i mamy kamienie, czyli ważne rzeczy, i piasek, czyli mało ważne rzeczy, to jeżeli zaczniemy od mniej ważnych rzeczy i wsypiemy je do słoika, to potem tych kamieni już nie powkładamy. Któryś kamień zostanie na zewnątrz. Ale jeśli najpierw powsadzamy kamienie, to potem ten piasek wsypiemy w szczelinę między te kamienie i wszystko wejdzie do słoika. Jakie są priorytety? Żeby była jasność, ja nikomu nic nie będę w życiu układał, bo od tego jest Boże Słowo, Duch Święty, ale ja już dałem wystarczające odniesienia do tego Bożego Słowa. U mnie, w moim życiu to wygląda tak. Na pierwszym miejscu jest Bóg, ale w zrozumieniu, o którym powiedziałem. Jezus i Jego oblubienica, czyli Jezus i Jego zbór. I wszyscy u mnie o tym wiedzą. To jest w moim życiu na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu w moim życiu jest żona. Na drugim miejscu jest moja żona. I długo się tego uczyliśmy,
Bardzo to kosztowało moją żonę i bardzo to kosztowało mnie. Bo moja żona, zanim byłem wierzący, w moim życiu była na pierwszym miejscu. I ja wiem, co mówię. Bo ja z powodu wyboru żony zostałem wyrzucony z domu. Moja żona była na pierwszym miejscu w moim życiu. Ale kiedy poznałem Jezusa Chrystusa, to moja żona zeszła na drugie miejsce. Za chwilę się to wszystko wyjaśni. Dzieci moje są na trzecim miejscu, a nie na drugim. Na drugim miejscu jest moja żona. Nie na pierwszym. Na pierwszym jest Chrystus. Bo Słowo Boże mówi, że najpierw mam kochać Pana Boga. Potem Słowo Boże mówi, że to jest ta część w mnie, że z nią mnie złączył. A dopiero potem są dzieci. I bardzo o to dbamy, żeby to podobnie wyglądało u mojej żony. Na pierwszym miejscu dla mojej żony ma być Chrystus i Kościół. Ja mam być na drugim miejscu, a na trzecim miejscu mają być dzieci. Potem przez jakiś czas nie ma nic, a potem jest rodzina cielesna. Ja wiem, że to jest oburzające. Ale tak oburzająco na przykład Pan Jezus porozmawiał ze swoją mamą. On dokładnie jej to powiedział. Że nie, nie, nie. Zbór jest przed tobą. To są moi bracia, to są moje siostry i to jest moja matka. Tak mówi Pan Jezus do swojej rodzonej mamy. Potem naprawdę długo nie ma nic, a potem są znajomi. I teraz owoce. Takiej hierarchii wartości w życiu i takiego funkcjonowania i takiego zrozumienia, że najpierw makropolecenie wynikające z mikropolecenia, że moje życie to nie jest tylko przeżyć, zrobić dziecko, wychować je i umrzeć. Tylko mam sprawy Królestwa Bożego postawić na pierwszym miejscu Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie mi przydane. Więc jakie są owoce? Jeżdżę po całym świecie praktycznie. I dobrze o tym wiecie. Słuchajcie, ja w życiu nie myślałem. W tym nienawróconym życiu nie myślałem, że ja będę miał taką historię. Że ja będę w Irlandii, w Anglii i gdzie tam jeszcze byłem. W Norwegii niedawno byłem. W życiu. Rozumiecie? To jak w ogóle jakieś szaleństwo. Szaleństwo. Jak Bóg da, to jeszcze w Australii mam być. I będę mógł zrobić zdjęcie do płaskoziemców i jednak Australia istnieje, bo oni tam się kłócą, że Australia jest wymysłem. To jest pierwszy owoc. W życiu, rozumiecie? Ja zadbałem o sprawie Królestwa Bożego, a wszystko inne jest mi przydane. Ja widziałem zorzę, nie na Discovery, tylko na żywo. Widziałem fokę, która za mną tam śmigała. Pingwina widziałem, co chciał odgryźć palec Sylwii. Widziałem w ogóle takich ludzi z takim wielkim turbanem na głowie. W ogóle widziałem taką czarownicę na przykład. Ja widziałem, na serio, szła ulicą czarownica i w ogóle coś tam czarowała. Takie rzeczy, w Londynie akurat to było, widziałem. Takie rzeczy widziałem. I jeszcze nie jedne rzeczy oglądam. Czemu? Bo sprawy Królestwa Bożego na pierwszym miejscu, a wszystko inne będzie mi przydane. I Jego sprawiedliwość. A wszystko inne będzie mi przydane. Słuchajcie, ludzie płacą takie pieniądze, żeby wyjechać do Norwegii. A mnie tam Pan Bóg zaprosił. To jest pierwsza rzecz. Widzę rzeczy po prostu niemożliwe. Widzę, jak ludzie, którym nikt nie daje szansy, stają się nowym stworzeniem. Ja nie mam większego cudu do opowiedzenia. Ja wcale nie jestem zachwycony tym, że widziałem uzdrowienie, że widziałem uwolnienie, że widziałem rzeczy jak na że tam te demony Rysiu to się przy tym kryją, to w ogóle idioci są. Oni nic nie wiedzą o wypędzaniu demonów. Natomiast to jakby Pan Jezus nie chwalił się, w jaki sposób wypędza demony, nie nagrywał wypędzania demonów, więc my tego też nie będziemy robić. Ale to nie są największe cuda. Największy cud jest wtedy, kiedy patrzysz na człowieka, który no tak spaprał swoje życie, że po ludzku nie da mu się pomóc. I ty nagle widzisz, że nie, to jest nowe stworzenie. On żyje nowym życiem, on wszystko układa. Bóg mu wszystko układa. Patrzysz na jakieś zdewastowane małżeństwo, biją się w ogóle, kłócą się, problemów mają co niemiara. Służą razem Panu Bogu, bo jeden i drugi się narodził na nowo. To są prawdziwe cuda, których doświadczam. Moje małżeństwo. Moja Sylwia jest na drugim miejscu. Słuchajcie, życzę wam, żebyście tak randkowali ze swoimi żonami, jak ja randkuję z moją. Ja wam tego naprawdę życzę. Życzę wam, żebyście się tak przyjaźnili ze swoją żoną, jak ja się przyjaźnię ze swoją. A ona jest na drugim miejscu, nie na pierwszym.
I często ode mnie słyszy: nie mam czasu, muszę iść do zboru. Nie mam czasu, lecę do Norwegii. Akurat do Norwegii poleciała ze mną. Nie mam czasu, lecę do Irlandii. Ale życzę wam, żebyście się tak przyjaźnili ze swoimi żonami, jak ja się przyjaźnię ze swoją. I życzę wam, żebyście uprawiali taki święty, dziki seks, jak my mamy. No życzę wam tego po prostu. Bo sprawy Królestwa Bożego na pierwszym miejscu i Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dane. A Bóg nie kazał mi się rozmnażać przez pączkowanie. Więc jakby, rozumiecie, to nie jest nic wstydliwego. To jest Boże polecenie. Mieć dobry seks, święty seks ze swoją żoną, żeby była jasność. I życzę wam takiej sypialni, jak my mamy. Bo ona jest na drugim miejscu. I często słyszy, że brat czy siostra w tej chwili, w tej liście priorytetów są wyżej. Bo to jest zbór. Muszę zrobić coś. Ona mi bardzo często mówi: teraz nie mam czasu, bo mam służbę. A jednak życzę każdemu mężczyźnie, żeby był tak kochany przez swoją żonę, jak ja jestem kochany przez moją. Życzę wam, bracia, żeby wasze żony tak się z wami zaprzyjaźniły, jak moja żona przyjaźni się ze mną. I życzę wam, żebyście mieli tyle frajdy w sypialni, ile ja mam. Ale najpierw sprawy Królestwa Bożego na pierwszym miejscu i Jego sprawiedliwość. A wszystko inne będzie wam przydane. Moje dzieci są na trzecim miejscu, a są idealne. Są idealne. No po prostu jest jakiś kosmos. Słuchajcie, one najlepiej na świecie broją. W ogóle jest jakiś hit. Jak ja czasami patrzę, jak Daniel z Kubą się kłóci. Ja się zastanawiam, w ogóle jaka kreatywność w ogóle w tych aferach. I na to wszystko jeszcze Nadia przychodzi i ustawia ich. To jest w ogóle jakiś hit. Potwierdza. Ale nie wiedziałem. Teraz nie wiem, czy to mogę powiedzieć, żeby mu tam nie odbiło trochę, ale... Ja mówię tak. Kurczę, mam tak mało czasu, Panie Boże. Ja nie mam kiedy usiąść z tym chłopakiem do lekcji. No bo ja wiecznie albo gdzieś jestem, albo komuś coś pomagam, albo to. Kiedy mam z tym dzieckiem usiąść i robić lekcję? I się modlę. I widzę, że on tak, przydałoby mu się, żeby tak tata z nim chwilę posiedział, ale nie ma kiedy. W sensie nie, że w ogóle z nim nie siedzę, ale wiecie, chciałbym z nim siedzieć więcej. No kurczę, z góry do dołu piątki i szóstki. Jak w ogóle ten gość to robi? No jak ten gość to robi? Nie, on tego nie robi. Sprawy Królestwa Bożego na pierwszym miejscu. To wszystko będzie ci przydane. Będziesz miał też te rzeczy, o które zabiegają poganie. No po prostu działa. Siedzimy, gramy w gry planszowe, bo lubimy grać w gry planszowe. Daniel najbardziej tego pilnuje. Daniel jest w ogóle fanatykiem gier planszowych. Ostatnio gramy w taką grę wirus. Polegającą na zarażaniu się takim wirusem. I gramy w tą grę. Tam są w ogóle szczepionki, takie preparaty. Więc tam polega na tym, że musisz wystawić mózg i nie możesz go zarazić wirusem. Możesz go szczepionką. Polecam tą grę, bo fajna gra rodzinna. No i Daniel nas ogrywa po prostu. Mistrz świata, ogrywa. Słuchajcie, jakie szczęśliwe dziecko. I wiecie, ile ja znam rodzin, które są całe dni w domu. Po pracy siedzą w domu. Niby to oni powinni mieć to szczęście. Niby to oni to powinni złapać, to życie. A prawda jest taka, że ci ludzie więcej wiedzą, co się dzieje w nas wspólnej i w ukrytej prawdzie i tych innych bzdurach, niż u ich dzieci. Ja mam mało czasu, ale wiem, co się dzieje u moich dzieci. Czemu? Bo sprawy Królestwa Bożego na pierwszym miejscu wszystko inne będzie ci przydane. Bo najpierw kamienie, to i na piasek się znajdzie miejsce. Ale może się okazać, że jak wsypiesz najpierw piasek, to ci kamienie bokiem wyjdą. I wiecie, ile ja znam takich rodzin? Cały dzień jest w domu. Cały dzień. Od rana do wieczora jeszcze nie robi. I on wszystko wie, co się na Polsacie wydarzyło, co się na TVN-ie wydarzyło, co kto pomyślał i co zjadł na obiad. On tylko nie wie, co u jego dzieci. Więc okazuje się, że kiedy sprawy Królestwa Bożego na pierwszym miejscu, Jego sprawiedliwość, to faktycznie wszystko jest nam dane. Mam swoją pomoc, rozradzam się i rozmnażam i dobrze mi wychodzi. Dostałem ogród Eden, który mogę doglądać i strzec. To jest ten zbór. Mogę go doglądać i strzec. Mogę nad nim panować. Dostałem pełne prawo do tego. Jestem maksymalnie spełniony, maksymalnie szczęśliwy, maksymalnie błogosławiony, chociaż czasem maksymalnie zmęczony. Inaczej mówiąc, jestem Iron Manem.
Czemu? Bo sprawiedliwość Królestwa Bożego na pierwszym miejscu, sprawę Królestwa Bożego na pierwszym miejscu, ale nie slogan, tylko widoczne w realnym działaniu, a wszystko inne będzie ci przydane. Reasumując, postaw sprawy Królestwa Bożego na pierwszym miejscu. Jeśli tego nie robiłeś albo rozumiałeś to inaczej, to zdecyduj w tej chwili, że sprawy Królestwa Bożego na pierwszym miejscu postawisz i zobaczysz, że pozostałe rzeczy będą twoim udziałem. Na początku diabeł ci będzie próbował udowodnić, że Bóg tak wcale nie powiedział. Będzie cię od tego odciągał. Zaproponuję ci, żebyś zerwał i to ty zdecydował, co będzie dobre, a co złe. Nie, dobrze będzie najpierw zająć się żoną. Dobrze będzie najpierw zająć się dzieckiem. Dobrze będzie najpierw to. Dobrze będzie najpierw zadbać o to. Dobrze będzie najpierw zadbać o tamto. Nie. Postaw sprawy Królestwa Bożego na pierwszym miejscu, a wszystko inne będzie ci przydane. Im więcej robisz w Królestwie Bożym, tym więcej masz. To jest proste, a tak trudne dla niektórych. A postaw coś przed Królestwem Bożym i przed Jego sprawiedliwością. Postaw coś przed tą nierozerwalną parą Jezusa i oblubienicę. Zobaczysz, jak szybko ci się rozsypie. Zobaczysz, jak szybko rozwali ci się małżeństwo, rozwalą ci się relacje z dziećmi, rozwali ci się praca i rozwali ci się wiele innych rzeczy. Bo to nie jest pobożne życzenie Jezusa Chrystusa. To jest rzeczywistość, do której cię wprowadził Jezus Chrystus. I albo będziesz Mu posłuszny i będziesz błogosławiony, albo będziesz walczył z Bożym Słowem i będziesz miał łamany kark, aż cię Bóg złamie i zmądrzejesz. Studiuj Słowo Boże i módl się. I tu chcę to wyraźnie podkreślić. To naprawdę widać, kiedy się z kimś rozmawia. To naprawdę widać, kiedy widzisz, jak ktoś popełnia decyzje, w jaki sposób pewne rzeczy rozwiązuje. To naprawdę widać, że ten ktoś nie czyta Bożego Słowa, nie studiuje Bożego Słowa i nie modli się. Bo Pan Jezus powiedział, że błądzimy wtedy, kiedy Pism ani mocy Bożej nie znamy. I to naprawdę widać. Wystarczy czasami przyjrzeć się, jak ktoś coś załatwił, jak się ktoś odezwał, jaki ktoś ma pomysł na to, w ogóle o co on się wykłóca, o co on ma pretensje, jaka jest hierarchia wartości w jego życiu i wszystko wiadomo. To jest człowiek, który błądzi. On nie zna Pism ani mocy Bożej. On nie studiuje codziennie Bożego Słowa i nie ma głębokiej relacji z Bogiem. Bo mi nikt nie wmówi, że dziecko Boże nie wie, co ma robić i robi inaczej niż Boże Słowo mówi. Bo jeśli czegoś nie przeczytasz, jeśli czegoś nie zrozumiesz, a to będzie ważne, to Duch Święty ci to powie. I tyle. I nie można błądzić, znając Pisma i moc Bożą. Nie stawiaj czegokolwiek przed Kościołem, czegokolwiek przed Królestwem Bożym, czegokolwiek przed Jezusem Chrystusem, bo nie kochasz bardziej Jezusa, niż kochasz Jego Kościół. Nie kochasz bardziej Kościoła, niż kochasz swój zbór. Ja to jeszcze raz powiem, chociaż to wielu oburzy. Nie kochasz bardziej Jezusa Chrystusa, niż kochasz Jego oblubienicę. A nie kochasz Jego oblubienicy bardziej, niż kochasz swój zbór. Możesz być człowiekiem ściemy, możesz być człowiekiem słów na ustach, ale nie będzie to prawdą, że kochasz Jezusa, jeśli nie kochasz swojego zboru. Nie sięgaj po to, co jest dobre, a co złe. Sięgnij po drzewo życia, nawet jeśli plecami jesteś oparty, nawet jeśli wszyscy sięgają po to drzewo, nawet jeśli przychodzi diabeł z ofertą, że to tam jest życie i na pewno nie umrzesz, pamiętaj, że jak ty będziesz decydował o tym, co jest dobre, a co złe, a nie Słowo Boże, to umrzesz. Po prostu umrzesz i nie będziesz miał podobieństwa Bożego. Pogoń diabła, po prostu pogoń diabła ze swojego życia. I tyle, i tyle. Słowo Boże mówi, że kiedy go pogonisz i przybliżysz się do Boga, to diabeł po prostu ucieknie. Po prostu ucieknie. W przeciwnym wypadku, kiedy zrobisz inaczej, diabeł zje najpierw ciebie, potem zje twoją żonę, potem zje twoje dzieci, a potem zje wszystko naokoło. Wszystko naokoło. Przyleci szarancza i wyżre ci wszystko, jeśli ty nie będziesz podążał za Bożym Słowem. A ty wtedy będziesz mógł jedynie płakać i oglądać wejście do ogrodu Eden. Ale między tobą a ogrodem Eden będzie miecz. Słowo Boże.
I to jest rzeczywistość, do której nas przeniósł Jezus Chrystus. Albo w to wchodzisz, albo będziesz miał tak jak teraz tutaj powiedziałem. Ty już od tego nie uciekniesz, jeżeli świat duchowy został przed tobą odkryty. I co ciekawe, zawsze jest ten sam scenariusz. Ci, którzy są przed ogrodem Eden, oni dubią słonecznik, patrzą, bo tamtemu źle poszło. Pa, co robi? Pa, tam się wszystko rozsypie. Pa, rozbiło się to tam. Pa. No. Taka jest ich rzeczywistość. Siedzą, dubią słonecznik i w nosie dubią. Ale jeśli ty postawisz sprawę Królestwa Bożego na pierwszym miejscu i Jego sprawiedliwość, to nawet jeśli cię to wszystko dopadło, najpierw będzie odzyskane wszystko naokoło, potem będą odzyskane twoje dzieci, potem będzie odzyskana twoja żona, a w końcu odzyskasz swoje życie, prawdziwe życie. Z Jezusem nie da się przegrać, po prostu nie da. I kogo ma to oburzyć, niech to oburzy, a komu ma to przynieść życie, niech to przyniesie życie. Amen.